Przed dwoma tygodniami w Łodzi doszło do wydarzenia związanego z rugby, o którym mówiła później przez kilka dni cała Polska. Biało-czerwoni zwyciężyli Holandię w rugby Europe Trophy w sezonie 2016-2017. A dziś przyszła pora na mecz ze Szwajcarią w Warszawie. Bać się takiej drużyny nie należy. To jeszcze zespół, który całkiem niedawno zajmował miejsce w tych niższych ligach. To właściwie przywilejem i też wielką dumą powinno być dla Szwajcarów, że mogą stanąć naprzeciwko Polaków i poważnie się ich traktuje. No na pewno tak, ale oni nie podchodzą, myślę, w ten sposób. Tutaj to jest Beniaminek, który awansował z grupy niżej. Idzie jak burza przez kolejne zwycięstwa. Świetnie prezentował się w meczu właśnie przeciwko Holendrom. Niewiele przegrał. To jest drużyna budowana, idąca do przodu i bardzo groźna, mająca w swoich szeregach zawodników grających w lidze francuskiej. Bardzo doświadczonych i to doświadczenie dzisiaj będzie, myślę, liczą na to doświadczenie bardzo Szwajcarzy. To, czego się obawiamy, to właśnie tych stałych fragmentów jak młyny, auty i po nich mole autowe. I tutaj to będzie ogromne wyzwanie dla naszych zawodników, aby jak najmniej doprowadzać do tych sytuacji, a grać nowoczesne, szybkie rugby z dużą ilością podań, przegrupowań i wreszcie atakować, nie tak jak z Holendrami musieliśmy się bronić, grając przez 20 minut w 14. Dziś warto zwrócić na niego uwagę, gracza z numerem 13, a teraz zobaczmy szeroko na przechwyt. Trzeba łapać teraz Szwajcara po tym błędzie, to będzie bardzo trudne. To jest konsekwencja, to jest cena niestety bardzo otwartej gry, na jaką pozwolili sobie Polacy i to przejęcie kosztuje nas utratę 5 punktów już w drugiej minucie tego spotkania. To po naszym błędzie drużyna Helwetów zdobyła pierwsze przełożenie i jeszcze ma szansę na podwyższenie. Inna sprawa, że teraz Szwajcarzy będą gdzieś uskrzydleni, niesieni na pewno euforią po zdobyciu tych punktów, zwłaszcza, że jeszcze ten kop jest celny, przeszedł między słupami, a więc 0-7. Nasi zawodnicy bez wiązacza, obydwu zawodników stanęło z boku jako rwacze. Na Szwajcarów, kontroluje piłkę, pchnęli naszych zawodników, piłka jest w nogach i teraz pchając, mają rzut karny. Tak, to jest coś, czego doświadczyliśmy niestety dwa tygodnie temu. No tak, całą tą pierwszą połowę oddając inicjatywę rywalowi, zmuszeni jesteśmy do obrony. Jak na razie tak naprawdę skutecznie się bronimy, bo po przechwycie, po naszej grze zdobyli Szwajcarzy punkty. Sędzia pokazuje, udało się związać mola autowego, to jest trudna sytuacja dla naszej reprezentacji. Myślę, że tutaj strata punktowa, widzimy tak naprawdę cały młyn zaangażowany od razu w pchanie i tutaj się bardzo silnie czują, szczególnie z tym Cyril Linem, z tym zawodnikiem z numerem 8, właśnie Szwajcarzy. No, czekajmy, co wydarzy się dalej, na pewno trzeba wypychać albo powstrzymywać zawodników Szwajcarów. Oni osiągnęli już linię 5 metrów, mają w zasięgu wzroku, może tak, są na 7 metrze. Ten zawodnik... Niestety, tak kończy się ta pierwsza połowa, czyli ten, o którym mówiliśmy. Cyril Lin teraz dokonuje drugiego przyłożenia w tym meczu. Na własnej połowie, na szczęście, na własnej połowie jeszcze. I tutaj dobra nasza gra w defensywie, tak naprawdę zawodnik był w posiadaniu piłki i cofali się cały czas Szwajcarzy. Udało się wywrzeć presję i teraz również nakryte kopnięcie, szansa przed naszymi zawodnikami zamknąć, odzyskać tam piłkę, prowadzić grę na polu 22 rywala. Niestety rzut karny, błąd w walce o tą piłkę w formacji Raka. Sędzia pokazuje przewalanie się na drugą stronę rywala. Są w stanie zorganizować mola autowego, to jest zadanie już bardzo utrudnione i mieli z tego dużą korzyść. Rzucona piłka, zobaczmy, Szwajcarzy mają ją teraz we własnych rękach. Bardzo ładnie tutaj czyszczą, jak widzieliśmy. Jeśli chodzi o asekurację, mam wrażenie, że w tym elemencie na pewno reprezentacja Szwajcarii jest lepsza od nas. No ta asekuracja lepsza wynika też z tego fragmentu, kiedy zgubiona piłka, niestety Brzeziński nie chwyta jej bezpośrednio z powietrza. Nie rozerwaliśmy cały czas, sędzia pokazuje, możemy grać i teraz znów wychodzą kapitalnie z tego fragmentu. Tu mówiłem, oj, tu jest przewagą, nas mało. Czy uda się wybronić? Nie. Niestety nie, to jest trzecie przyłożenie reprezentacji Szwajcarii. Tym razem punkty zdobywa Lukas Heinrich. Muszę uderzyć się w piersi, bo myślę, że zbyt lekceważąco gdzieś w swoim tonie rozpoczynałem wraz z tobą to spotkanie, mówiąc o Szwajcarii, że to drużyna Beniaminka wprawdzie, ale jednak kiedy spojrzymy na ich dotychczasowe dokonania, a przede wszystkim na to, co prezentują dziś na boisku, no wiem, skąd wzięła się ich wysoka pozycja. Myślę, że Hirsch, no właśnie, będzie mieli rzut karny, trzymał piłkę na ziemi. No, odsuwają się szybko 10 metrów, a nasi szybko rozpoczęli ten karny Plichta. Bardzo dobra decyzja.
Tutaj nie ma co liczyć na kopy, na słupy. Tutaj te trzy punkty niewiele zmienią, ale poszukanie jest przyłożenia i będą punkty. Tak jest, czy też jeszcze sędzia nie widzi, by piłka dotykała ziemi. Tak wypada teraz piłka naszemu zawodnikowi. Jaka szkoda, to zeszutek chyba, jeśli dobrze widziałem. Adrian Ignaczak. Bardzo pewny jest oczywiście swego Adrian Ignaczak. Zobaczmy, wrzucił Mirosz, piłkę. Bardzo dobrze zrobione. Teraz my próbujemy związać mola autowego, ale tylko i wyłącznie rozegraliśmy tą szybką grą. Nie siłowaliśmy się ze Szwajcarii. Teraz Marek Grabowski. Zobaczmy, jest tu sporo miejsca. Sirocki może się rozpędzić. Właśnie mówiliśmy o tym, by dostał piłkę w swoje ręce. Już zabrakło tego ostatniego podania do Sirockiego. Już dali się zaangażować. A wyszła piłka. Dali się nasi zaangażować w tą grę wewnętrzną. Oni im całe szczęście, że będą mieli jeszcze własny wrzut teraz nasi zawodnicy. Właściwie to nie będzie szeroka gra, tak jak widzimy. No bo trudno inny wybór. Tutaj w tej sytuacji nie było sensu ani kopać wał, bo można było met zyskać co najwyżej. Nie było sensu też rozgrywać piłki ręką szeroko, bo narazić się można na utratę piłki, jakiś błąd przypadkowy. A jeśli warto rywal... teraz rzucić piłkę szeroko, sędzia i tak wróci do przewinienia. Mateusz, Szczepański, lament, punkty! Jest, brawo, ładnie to rozegrali nasi, tak trzeba było konsekwentnie grać. Nie wszystko jeszcze stracone, tu można powalczyć o zwycięstwo, ten kwadrans jaki pozostał do końca. Niezwykła koncentracja, zobaczmy, Gasik, będą punkty, wielkie brawa tutaj za ten kop, a więc jest 7-19 i można jeszcze walczyć i należy jeszcze walczyć. Kolejne zmiany w reprezentacji Szwajcarii, ale my teraz pilnujmy swojego Michała. Dobrze, środek wybrali, to był bardzo dobre rozwiązanie, próba związania mola autowego. To, z czym sobie w wykonaniu Szwajcarów nie radziliśmy. Jest Michalak teraz z piłką, zobaczmy, czy da radę, ile się jeszcze przesunie. Jest okazja, bardzo ładnie teraz nasi zawodnicy, Kostałkowski. Mamy piłkę u siebie. Panasiuk. Ach, starał się teraz, jak widzieliśmy, zeszutek. Cały czas utrzymuje się na nogach, coraz bliżej pola przyłożeń. Takie przyłożenie byłoby szansą, naprawdę, byłoby tchnieniem dla polskich zawodników. Tak jest, przyłożenie, brawo! 79. minuta i tak oto Polacy doprowadzają do wyniku 12-19. Oni będą jeszcze mieli szansę z podwyższenia i zostanie kilka chwil na to, by odrobić ostatnie 5 punktów. No myślę, że może arbiter nie dać szansy Polakom na to, by wyprowadzili jeszcze jedną akcję, nawet jeśli piłkę jakimś cudem po błędzie przeciwnika odzyskają. Jak na razie ta heroiczna praca w obronie opłaca się. Wytrącamy Szwajcarów z rytmu, nie są w stanie. Widzicie bliżej pola. Teraz dobrze zabezpieczona piłka w formacji Raka. Pozwalamy im grać. Rzut karny i chyba sędzia pokazuje, że będzie tak też, to zakończenie. Tak, a tak, tak też rozumiesz intencje Szwajcarów, że nie chcą Polakom dać bonusowego punktu? No to jest najlepsza sytuacja, tak naprawdę już punkt bonusowy, myślę, że w tym sytuacji zawsze jest istotny, ale oni mają drugie miejsce, ale oni mają drugie miejsce, tak? Tak, wygrywają to spotkanie i nie oddają piłki nam po dobrze wykonanym rzucie karnym. I nie tracą sił. Nie tracą sił. Na trzecią połowę będą wypoczęci, na trzecią część meczu. Mamy już ostatni gwizdek arbitra, niestety to jest mecz przegrany, minimalnie, ale jednak...